Witamy widzów kanału Spożywcze TV, portalu hurt.idetal.pl oraz agronomist.pl i zapraszam na program Gabinet Spożywczy, którego gościem jest pan Jan Kolański, prezes grupy Kolian. Dzień dobry. Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze. A rozmawiać będą pan Michał Siwek, dyrektor Departamentu International Food and Agri-Hub Banku BNP Paribas. Dzień dobry państwu. I Wojciech Szerk. Panie prezesie, widzieliśmy się w czerwcu ubiegłego roku. Rozmawialiśmy wtedy m.in. o podatku cukrowym, tak zwanym, wprowadzonym w styczniu roku 2021. Minął rok, mamy inne kłopoty związane z cukrem i z innymi zresztą surowcami, to znaczy nawet nie mogę powiedzieć, że wahania cen, ale po prostu gwałtowny wzrost, bo te wahania są jakby w jedną stronę. To oczywiście musi wpłynąć na produkcję takich firm jak pańska. Co pan robi, co państwo robią, żeby ten wpływ nie był miażdżący? Co można zrobić? Można powiedzieć, że nic, bo my nie mamy wpływu na to, jaka jest cena cukru, bo my go nie produkujemy, produkują go cukrownie. Natomiast w ostatnim czasie nie tylko cena cukru drożeje, drożeją również i inne surowce, również drożeją nośniki energii, jak energia elektryczna czy gaz, które mają ogromny wpływ na koszty wytworzenia. Dużym problemem, szczególnie dla naszej firmy, był podatek cukrowy, dlatego że do podatku cukrowego sieci również dołożyły marże i do tego doszedł podatek VAT-owski. Cena na półce zmieniła się praktycznie o 100%. Co spowodowało drastyczny spadek sprzedaży. Ale jak wiemy doskonale, w biznesie nie można stać z założonymi rękoma, trzeba zacząć coś robić, mimo że ten czas na to, żebyśmy mogli przygotować się do tego był bardzo, bardzo krótki. Zaczęliśmy robić reformulację produktów. Natomiast trudno jest zrobić reformulację produktu takim jak oranżada, która jest znana od zawsze jako ten fantastyczny landrynkowy smak. Wystartowaliśmy może, żeby stworzyć jeszcze jedną oranżadę. Ona nawet ją umieściłem, jest na naszej tutaj, nazwijmy to, wystawce produktów i jest tam 20% dodatek soku. Co to daje? Daje to tyle, że nie mamy w tym produkcie podatku cukrowego, a podatek VAT-owski nie jest 23%, tylko najniższy, jaki jest 5%, a w chwili obecnej ze względu na tarczę inflacyjną jest ten podatek na poziomie 0. Zmieniliśmy tym samym troszeczkę i jest już to jakaś część sprzedaży oranżady zielonej i żółtej w tym segmencie produktowym po niższej cenie, a dodatku nazwijmy to zdrowsze, bo w tej chwili wszyscy mówią, że cukier nie jest niezdrowy, chociaż kiedyś, jak pamiętamy, za dawnych, a my pamiętamy na pewno, za dawnych lat to było takie hasło cukier krzepi, nie? Także to był pierwszy krok, który zrobiliśmy, drugi, żeby w tym samym segmencie można było się poruszać. Wprowadziliśmy na rynek nowy produkt, jak napoje gazowane. Wczoraj nawet napój dostał wyróżnienie. Też go umieściłem, jak telewizja, trzeba pokazać. I również jest 20% zawartością soku. Natomiast to, że cukier zaczyna drożeć, to dopiero jest przed nami i również przed konsumentami. Z tego względu, że cena cukru gdzieś tam w cenie hurtowej poniżej 2 zł, 1,80 zł, jest już w tej chwili powyżej 4, a w tej chwili na tak zwanej cenie spot 4,50, 4,60. To nie jest 100%, a znacznie więcej. Trzeba będzie go przełożyć na półkę, i czekają nas podwyżki. Nie ma innego wyjścia. Konsument będzie musiał zapłacić znacznie więcej, nie tylko za nasz produkt, za wszystkie produkty, które mają cukier w swoim składzie, ale jak popatrzymy na inne, to są produkty, które podrożały, surowce, które podrożały nawet znacznie więcej, jak mleko w proszku. Pewnie branża mleczarska może się z tego cieszy, ale pewnie też im
Surowce też drożeją, ale my w tej chwili za mleko do innych produktów płacimy jeszcze znacznie, znacznie drożej. Jakbyśmy brali to według wskaźnika przeliczenia, że kiedyś to było poniżej 10 zł, dzisiaj jest poniżej, powyżej 20 zł za mleko w proszku, które trzeba użyć do produktów mleczarek, do produktów czekoladowych. A jak obstawiacie na przyszłość? Czy ten impet wzrostu cen już się wyczerpał? Są bardzo wysokie, ale już z takimi właśnie będziemy się borykać? Czy obawiacie się tego, że będzie następny skok, następne 100 więcej procent odpukać? We wszystkim jest granica. Oceniamy, że one jeszcze mogą iść odrobinę do góry, w zależności jaka będzie inflacja, jaka będzie wzrost inflacji o kosztów wytworzenia, bo to jest razem z tym wszystkim powiązane. Dzisiaj głównym nośnikiem kosztów inflacji jest na pewno gaz, na którym jest oparta produkcja nawozów, a nawozy są jednym z pewnie głównych składowych kosztów wytworzenia różnych produktów, czy to produktów roślinnych, czy zwierzęcych, i one się przekładają później na cenę końcową już danego surowca, czy kosztu wytworzenia danego produktu. Problem jest w tym, że niestety na rynku zabraknie środków finansowych ze względu na duży wzrost inflacji. Nie będzie możliwości i będzie malejąca siła nabywcza. I w Polsce w chwili obecnej ta siła nabywcza jest dosyć duża, bo mało kto na to zwraca uwagę, ale 10% zwiększyła nam się prawie populacja przez ostatnie 6 miesięcy. Co za tym idzie, o 10% zwiększyła nam się też siła nabywcza, a szczególnie w obszarze rynku spożywczego. To też spowodowało wzrost cen surowców, no i co za tym idzie też opakowań. Jest to taka mała karuzela, natomiast w przypadku przedsiębiorców, a szczególnie w branży, które my reprezentujemy, ten biznes stał się dosyć trudny. To nie jest taka frajda, jak była kiedyś z prowadzenia biznesu i duża satysfakcja, bo dzisiaj my jesteśmy obijani ze wszystkich stron, których tylko jest możliwe, bo najpierw ze strony dostaw, później energii, gazu, do tego dochodzą paliwa, a co za tym idzie, my mamy mniejszą siłę negocjacji niż ogromne sieci, które są na rynku, i one dyktują ceny. To nie my wyznaczamy finalną cenę, tylko wyznacza sieć. My sprzedajemy po określonych cenach, sieć dokłada swoją marżę. Także często to jest dosyć trudne, żeby można było bardzo dobrze, długoterminowo zaplanować biznes i ustawić strategię, którą będzie było można realizować jeszcze kilka lat wstecz. Panie prezesie, odwołam się do innego wywiadu, co prawda nie z nami, ale w lutym tego roku powiedział pan dosyć odważnie, jak na takiej wypowiedzi przed kamerą, bardzo transparentnie, że mamy do czynienia z bardzo poważnym kryzysem. Wtedy można powiedzieć, że część odbiorców mogła potraktować to jako pewnego rodzaju zbyt mocne stwierdzenie, czy jakieś takie marudzenie, jakby to powiedzieć kolokwialnie. No dzisiaj jest pełna zgoda, pełen konsensus, że mamy do czynienia z bardzo poważnym kryzysem gospodarczym. Wspomniał pan rosnące ceny surowców, rosnące ceny energii, problemy z dostępnością pewnych surowców, chociażby papier, opakowania. Jednocześnie wspomniał pan też już trochę w tej wcześniejszej wypowiedzi o relacjach z odbiorcami, z sieciami handlowymi. No to pytanie, dwa elementy chciałem zapytać. Jak państwo sobie radzicie w tej sytuacji? A drugie, faktycznie jak wygląda transmisja cen? O ile podnieśli państwo już ceny swoich wyrobów dla konsumenta? I kiedy oczekujemy, bo myślę, że nie ma to pytać czy, tylko kiedy planują państwo kolejne podwyżki? Podwyżki są nieuniknione. Jeżeli ich nie zrobimy i nie wdrożymy, to się nie zetnie pienem. Tak, to nie przeżyjemy. To trzeba już powiedzieć sobie wprost. Koszty
rosły w ostatnim czasie lawinowo, nawet bardziej niż lawinowo. No i wiadomo, że stwierdzenie faktu o czasu przeszłego jest dosyć łatwe, natomiast przewidzenie przyszłości jest dosyć trudne. Według mojej oceny sytuacja w gospodarce na rynku będzie bardzo trudna ze względu na dużą inflację i malejącą siłę nabywczą. My jesteśmy w segmencie produktów, które może nie są pierwszej potrzeby, ale no trzeba, żeby funkcjonować, trzeba coś tam konsumować, trzeba jeść. I tu mamy tą dobrą sytuację. Być może, że jak nie ma, że ze sprawi dużej przyjemności, to chociaż tą drobniejszą kupić coś fajnego, co sprawi ci chociaż odrobinę przyjemności. Ze względu na to, że na rynku zabraknie środków finansowych, a w tej chwili powiedzmy, że czerpiemy jeszcze dosyć dużo i wiele osób czerpie jeszcze z zapasów, które ma, na pewno nastąpi to w jakim czasie, trudno jest powiedzieć, natomiast jest nieuniknione, że powinniśmy wszyscy walczyć z tym, żeby wstrzymać inflację, bo inflacja w żadnej gospodarce, która by była, i również w branży spożywczej, nie jest motorem napędowym, a wręcz odwrotnie. Zmierzając jak gdyby do takiego konsensusu, do pańskiego pytania, mamy jeszcze trudniejszą sytuację niż to była wtedy, kiedy mówiłem w lutym, albo czeka nas jeszcze trudniejsza sytuacja i czekają nas jeszcze większe podwyżki z tego względu, że dużo firm miało zakontraktowane energię elektryczną, miało zakontraktowany gaz i mogą czerpać dzisiaj z tych kontraktów, które miało wcześniej. Również miały zakontraktowane tańsze surowce. W tej chwili one się już wyczerpują i trzeba będzie produkować z nowych cen, między innymi ceny cukru. Za złoty 80 na 4,60 nie trudno policzyć, ile może każdy produkt zdrożyć, bo zazwyczaj ilość składu w składzie jest podane, jaki jest procent BRICS-ów. Ja tutaj nie widzę możliwości, żeby był inny sposób. Ewentualnie no, można ograniczyć niektóre koszty, takie jak koszty marketingu, ale wiemy doskonale, że ograniczenie kosztów marketingu też jest krótkoterminowo na jakiś bardzo, bardzo krótki okres czasu. Czekają nas, według mojej oceny, czeka nas duża fala podwyżek wielu produktów spożywczych i to w najbliższym czasie i nie będzie to pół roku, tylko będą to kolejne miesiące. Nasza firma też taką falę podwyżek szykuje, tak żeby można było sprostać i pokryć koszty i wydatki, które będą w naszej organizacji. Jedno z drugim musi się spiąć. Takiej lawiny kosztów, i jak były do tej pory przez 32 lata prowadzenia biznesu, ja nie pamiętam.